Dobry wieczór Państwu. Witamy na ostatnim spotkaniu przed wakacjami Muzeum Czartoryskich i Muzeum Narodowe w Krakowie. Organizujemy cykl pod tytułem Poszukiwanie Muzeum Książąt Czartoryskich. Spotkania odbywają się w tej sali dzięki uprzejmości pana Doniemieckiego i Hotelu Polskiego, ponieważ w naszym arsenale mamy w tej chwili remont. Ten remont skończy się 22 lipca. Będzie otwarcie ponowne wystawy, na której będzie oprócz wystawy starożytności powróci Rembrandt, więc zapraszamy. Natomiast wykłady z powrotem będą się odbywać jesienią. Ogłosimy program dopiero. Też nie wiemy jeszcze, czy się będą odbywać tu, czy w Arsenale. Chcielibyśmy, żeby się odbywały w Arsenale, bo tam można pokazywać również eksponaty i jest nam łatwiej. Także taki jest. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Twórca całego programu i dzisiejszy wykładowca będzie dzisiaj pan Janusz Wałek, będzie opowiadał dzisiaj o Leonardo da Vinci i Damie z Gronostajem. Także zapraszam na ten ostatnie spotkanie przed wakacją. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Nie wiem, czy używać mikrofonu, czy nie. Chyba nie trzeba, tak mało osób jest pan na domyśle. Właśnie, może nie będzie to potrzebne. W takim kameralnym układzie. No, to jest poniekąd awaryjny występ, dlatego że w programie było coś innego, ale to się nie udało, także ja łatam dziurę, tak można by powiedzieć. Natomiast temat jest tematem Państwu bardzo dobrze znanym. No, Dama z Gronostajem, można powiedzieć, że jeżeli chodzi o obce malarstwo w Polsce, obraz numer jeden, bez wątpliwości. To, co Państwu chciałbym przedstawić, to będzie, tak to można w języku takim obiegowym powiedzieć, Dama z Gronostajem w pigułce. To znaczy wszystko to, co my dzisiaj na temat tego obrazu wiemy, także w sensie historycznym, jak ta wiedza o tym obrazie się rozwijała w ciągu 215 lat, bo tyle liczy pobyt Damy z Gronostajem w Polsce. Obraz trafił do Polski, tak się to przyjmuje, około roku 1800, czyli od tego czasu tyle lat minęło. Zaczynam od takiego zdjęcia przedstawiającego młodą dziewczynę przypatrującą się Damie z Gronostajem. I kiedyś była taka sytuacja, te 215 lat temu, że w tym miejscu stała Izabela Czartoryska, która w roku 1801 otworzyła w Puławach najstarsze polskie muzeum i musiała coś z tym obrazem zrobić. Kupił go jej syn, Adam Jerzy. Obraz jest doskonale znany, że nie musimy go długo nawet trzymać tutaj. Adam Jerzy Czartoryski, który pełnił wiele funkcji ważnych w rządzie rosyjskim za cara Aleksandra I. Był rzecznikiem polityki polskiej w oparciu o Rosję. To był dość długi okres, to był tak zwany program puławski. Pełnił różne wysokie funkcje, między innymi przez kilka lat był ministrem spraw zagranicznych Rosji, no więc to było bardzo, bardzo wysokie stanowisko. To jest właśnie w takim uniformie carskim sportretował go Józef Oleszkiewicz. Adam Jerzy był we Włoszech przez 2 lata jako ambasador cara przy królu Sardynii. Ten król już nie miał wielkiego znaczenia, bo został przez Napoleona usunięty ze swojego państwa, niemniej ta jakaś służba dyplomatyczna obowiązywała i w takiej funkcji Adam Jerzy się tam pojawił. Wraca do Petersburga w roku 1801 i prawdopodobnie wtedy przywozi Damę z Gronostajem. Dama zostaje po raz pierwszy wystawiona na widok publiczny w Domu Gotyckim. To jest drugi budynek Muzeum Puławskiego, otwarty w roku 1809. No i od tego czasu zaczyna się polskie muzealne życie tego obrazu. Pokazuję Państwu pierwszy tekst dotyczący Damy z Gronostajem, pisany ręką Izabeli
Czartoryskiej po francusku. Ona tutaj no tak jakby stała przed tym obrazem i próbuje sobie go opisać, że jest to portret młodej dziewczyny, nie wiem dlaczego tam pisze, że wydaje się, że nie najlepszego zdrowia. Zastanawia się nad tym, jakiego rodzaju to jest zwierzątko. Pisze, że no, gdyby to był pies, to bardzo brzydki. No więc takie pierwsze jakby próby spostrzeżeń wokół tego obrazu. I teraz tak, na samym dole, ostatnia linijka tego tekstu jest pisana takimi drobniejszymi literami i innym rodzajem atramentu czy inkaustu. I tekst brzmi tak, później się dowiedziałam, że jest to portret La Belle Ferronnière, kochanki króla Francji Franciszka I. Na początku obraz został kupiony, przywieziony do Puław jako portret nieznanej zupełnie osoby. No skąd się pojawiła ta uwaga? Proszę. Ktoś przywiózł z Paryża rycinę, tę, którą Państwu pokazuję, wykonaną według innego portretu Leonarda da Vinci, który się znajduje obecnie w Luwrze. Portret tak zwanej La Belle Ferronnière, czyli dosłownie piękna rzeźniarka, która była żoną kupca, który w Paryżu miał sklep z żelazem, więc stąd od słowa le fer, czy ferrum łacińskiego, tak ją nazywano. No i była to bardzo romantyczna historia, szczególnie przez romantycznych pisarzy i malarzy opisywana wielokrotnie. Ten król gdzieś się tam spotykał z tą ferronierką, no i miała zostać sportretowana przez Leonarda. Proszę. Następny tekst dotyczący obrazu, pisany już po polsku, w takim trzytomowym katalogu rękopiśmiennym Izabeli, mówi, że umizgi króla i pędzel Leonarda są zaletą tego obrazu. Później jeszcze jest uwaga na temat zwierzątka. Tutaj zaczyna się wydawać księżnej Izabeli, że zwierzątko jest podobne do kuny, więc druga jakaś taka hipoteza zoologiczna. Proszę. No, posiada w swoich zbiorach Czartoryska taki obiekt, bardzo piękną flaszkę z kryształu górskiego, zdobioną srebrem i emalią. Flaszka ta ma być pamiątką po królu Franciszku I, że to była taka manierka do polowania przez niego używana na wino. No i do tego doszedł portrecik miniaturowy i w tekście cały opis tej historii romantycznej miłości między tą La Belle Ferronnière i królem. Pokazuję Państwu jeden z licznych takich romantycznych obrazów, które wtedy powstawały we Francji. No właśnie król tutaj ucztuje z tą La Belle Ferronnière. No i Izabela poleciła na obrazie samym, przywiezionym przez syna, u góry, w lewym narożniku, napisać La Belle Ferronnière Leonardo da Vinci. Tak, żeby już nie było wątpliwości, o kogo chodzi i kto ten obraz namalował. No więc to, że Leonardo da Vinci potwierdziło się i do dzisiaj wiemy na pewno, że to malował Leonardo, no ale to nie jest La Belle Ferronnière, o czym za chwilę będę mówił. Zwrócono uwagę, że w nazwisku artysty jest błąd ortograficzny. Da Vinci pisane nie przez V, tylko przez W. Nie jest to żaden błąd, dlatego że kilka lat wcześniej, proszę, w roku 1790 ukazała się w Warszawie taka książeczka w kręgu króla Stanisława Augusta, wiersz o malarstwie. Niejaki Albert Randi, Włoch, to napisał po polsku, spolszczony Włoch. Jest to właściwie pierwszy po polsku napisany krótki podręcznik historii sztuki, historii malarstwa włoskiego. I tutaj, kiedy piszę o Vincim, proszę zwrócić uwagę, w najwyższej linijce, takoż Vinci, florencki, twórcą był kolejno, chodzi o twórcą szkoły malarskiej. Spolszczano po prostu nazwiska i ten ktoś, kto na polecenie Izabeli umieścił ten napis na obrazie, nie zrobił żadnego błędu, tylko po prostu się zastosował do pewnego zwyczaju. Proszę. Po jakimś czasie trafiły do domu gotyckiego jeszcze dwa niezwykłe obrazy, portret młodzieńca Rafaela, kupiony też przez Adama Jerzego w Wenecji w 1807 roku i pejzaż z Miłosiernym Samarytaninem Rembrandta. No i te obrazy, powiedzmy już pod koniec lat
XX, XIX wieku, no stanowiły zupełny fenomen w zbiorach polskich. Żadna inna kolekcja, łącznie z kolekcjami królewskimi, takich trzech obrazów nie skupiła w swoim ręku. No ale przychodzi rok 1830, powstanie listopadowe. Adam Jerzy Czartoryski już nie jest przyjacielem Rosji, jest jej wrogiem, jest prezesem powstańczego rządu narodowego. Car Mikołaj skazuje go zaocznie na karę śmierci, wskazując, że ma być to najbardziej surowy wyrok, czyli przez ścięcie toporem. No, Czartoryski na szczęście jest już poza Polską, jest we Francji. To taki rysunek pokazujący ewakuację zbiorów. Udaje się księżnej Czartoryski przy pomocy miejscowej ludności, chłopów, mieszczan, Żydów właściwie wywieźć. Zbiory muzealne, zbiory biblioteczne, prawie w ostatnim momencie przed wtargnięciem tam wojsk rosyjskich. No, na majątki Czartoryskich oczywiście nałożone są bardzo surowe wyroki, ulegają one zupełnej konfiskacie, także ten rozdział się zamyka. Obrazy przede wszystkim, ale nie tylko, znaczna część zbiorów zostały przeniesione do Sieniawy, do Galicji, do pałacu Czartoryskich. No, ale ponieważ sytuacja polityczna ciągle była niejasna, przeniesiono je w latach 40. do Paryża i ulokowano w budynku Hotel Lambert, pięknym XVII-wiecznym pałacu, który Czartoryscy kupili za namową zresztą wybitnego malarza Delacroix, który się przyjaźnił z Fryderykiem Chopinem, i przez 30 kilka lat dama z gronostajem tutaj na Wyspie Świętego Ludwika się znajdowała. No, było to miejsce takich uroczystych imprez różnych polskich. Co roku odbywał się wielki bal. Dochód z niego przeznaczony był na utrzymanie emigrantów we Francji, także na różne działania polityczne. To jest obraz Teofila Kwiatkowskiego. Po lewej stronie jest rodzina Czartoryskich w tym długim płaszczu, taki idący ku środkowi, już stary Adam Jerzy. Po prawej stronie przy fortepianie siedzi Chopin, obok niego Adam Mickiewicz. No i taka tam zabawa z upozowaniem na rycerzy. No to była regularna impreza, która się w Hotel Lambert odbywała co roku. Wchodzimy już w epokę fotografii. Stary Adam Jerzy w otoczeniu swoich dwóch synów, po lewej stronie Władysław Czartoryski, po prawej Witold. No i w latach 70. już po śmierci ojca, pod wpływem pewnych zagrożeń w Paryżu ze strony Prusaków, jak się toczyła wojna francusko-pruska w 1870 roku, później Komuna Paryska rok później, książę Władysław, sfotografowany tutaj w polskim stroju na dowód takiego patriotyzmu szczególnego, decyduje się przenieść zbiory i dama z gronostajem trafia do Krakowa, do tego budynku, który Państwo bardzo dobrze znacie. Tutaj w roku 1876 Władysław otwiera Muzeum Książąt Czartoryskich. Dopiero wtedy ta nazwa się pojawia. Galeria malarstwa w pałacu, tam po drugiej stronie tego mostku, została otwarta później, dopiero gdzieś w połowie lat 80. No i tyle. Obraz do tej pory sobie tam wisi jako portret La Belle Ferronnière. Przychodzi rok 1901, czyli 100 lat po zakupie obrazu i przywiezieniu go do Puław. Polski historyk sztuki ze Lwowa, Jan Bołos Antoniewicz, wysuwa nową hipotezę odnośnie sportretowanej osoby. Mówi, że prawdopodobnie jest to portret niejakiej Cecylii Gallerani, Włoszki, kochanki księcia Mediolanu Ludwika Sforcy, zwanego Il Moro, czyli Maur, z powodu ciemnej karnacji twarzy. Proszę. No więc punktem wyjścia dla rozważań Bołos Antoniewicza jest zwierzątko. Zwraca uwagę, że jeżeli byśmy przyjęli, że to zwierzątko jest gronostajem, nie pies, nie kuna, nie jakiś tam inny, tylko gronostaj, to gronostaj w języku greckim brzmi gale, czyli jest to jak gdyby, są to jak gdyby dwie pierwsze syraby nazwiska Galerani. A wiadomo było, że Leonardo da Vinci
tę Cecylię Galerani sportretował. Proszę, wiadomo było na podstawie źródeł historycznych, wiersza niejakiego Bellincioniego, czy Belinciona, jak tutaj po łacinie go wymieniono u góry, w tomie jego wierszy, który został opublikowany w roku 1493, już po śmierci poety, znajduje się sonet pod tytułem Na portret Cecylii Galerani, namalowany przez Leonarda da Vinci. No więc dowód absolutny, że taki portret powstał. I zachowała się korespondencja między tą Cecylią Galerani z tą damą, którą tutaj pokazuję Państwu w takim popiersiu rzeźbiarskim, księżną Izabelą d'Este. Jest datowana ta korespondencja na rok 1498. Księżna Izabela d'Este pisze do Cecylii Galerani prośbę o wypożyczenie jej na pewny czas jej własnego portretu namalowanego przez Leonarda, bo się zastanawia nad wybraniem artysty do swojego portretu. No i jest odpowiedź Cecylii Galerani, że oczywiście przesyłam z wielką przyjemnością, z tym, że już nie wyglądam tak jak na tym portrecie. No, minęło ileś tam lat od sportretowania. No więc hipoteza Boaza Antoniewicza była bardzo przekonywująca, tym bardziej, że wiadomo było, że Cecylia Galerani była osobą dobrze wykształconą, że znała język grecki, łaciński i to się wszystko zamykało bardzo, bardzo jakoś zgrabnie. Prawie, że to zostało przyjęte. Proszę, następne. To jest książę Ludovico Sforza. Jeszcze później do tej historii wrócimy. No, to, że rzeczywiście pod postacią tego gonostaje, czyli Gale, mogło być zakodowane nazwisko Galerani, było prawdopodobne, dlatego że w wielu obrazach z tego czasu takie ukrycie nazwiska stosowano. Na przykład inny portret Leonarda, znajdujący się dzisiaj w Waszyngtonie, wiemy kogo przedstawia, pani nazywa się Ginevra Benci i Ginevra jest przedstawiona na tle krzewu jałowca, który po włosku nazywa się Ginevro czy Ginevro, czyli jest to jak gdyby od razu taka aluzja do jej imienia. No i znany jest też obraz Giorgiona, portret niejakiej Laury na tle laurowego krzewu. No więc to się wszystko zamykało bardzo zgrabnie. No ale dość szybko pojawiły się różne artykuły i głosy przeciwne tej hipotezie Boaz Antoniewicza, których punktem wyjścia było takie przedstawienie gronostaja jako symbolu czystości. W sensie dziedzictwa. No więc taki różnego rodzaju teksty krążyły już od czasów antycznych, że gronostaj ze względu na swoje śnieżno-białe futerko był kojarzony z czystością. I pojawiła się taka dewiza pod tytułem Malo mori quam fedari, czyli lepiej umrzeć niż się zbrukać. To oczywiście miało główne odniesienie takiej natury moralnej. I przedstawiano gronostaja, który stoi w takim kręgu błota, bo to było jakby błoto, jakby kałuża, coś takiego. On jest taki zdezorientowany, no, nie przekroczy tego, bo do tej brudnej ziemi nie wejdzie. W tym sensie się pojawia gronostaj na różnych obrazach, na przykład na portrecie rycerza chrześcijańskiego, którego za chwilę pokażę Państwu w całości. Maleńki, biały gronostaj z tą samą dewizą malo mori quam fedari. Lepiej umrzeć niż się zbrudzić. O, taki Carpaccio, bardzo piękny, efektowny obraz. I w tym samym znaczeniu, jako znak dziewictwa na portrecie królowej angielskiej Elżbiety II. No więc uczeni się podzielili. Jedni się opowiedzieli za tym, że jest to portret Cecylii Galerani, inni zdecydowanie nie, no bo jak można było, żeby kochanka księcia trzymała na ręku akurat symbol, który się nie odpowiada tej sytuacji. No więc przez dłuższy czas kilka portretów, które Państwu pokażę, uchodziły za portret Cecylii Galerani. Między innymi taki, jeszcze następny, już w starszym wieku. I kilka przedstawień, które ukazywały ją jako świętą Cecylię, patronkę muzyki.
obraz w Krakowie otrzymał taki dopis, że jest to być może Cecylia Gellerani, ze znakiem zapytania. No więc teraz znowu wracam do historii, co się dzieje. Kilkanaście lat później, po odkryciu Bołoza Antoniewicza, przychodzi pierwsza wojna światowa. Czartoryscy na czas wojny, w obawie, żeby się tym obrazem tutaj, gdyby front przechodził przez Kraków, coś nie stało, deponują te trzy obrazy Rafaela, Leonarda i Rembrandta w Dreźnie, w Galerii Drezdeńskiej, i obrazy są przez wojnę wystawione w Zwingerze, w wspaniałym rokokowym pałacu. No, kończy się wojna w 18 roku w listopadzie, ale obrazy do Polski wrócą dopiero w połowie roku 1920. Niemcy nie bardzo chcieli je wtedy oddać. Były jakieś różne przepychanki w tej materii. Dyrektorem ówczesnym Galerii Drezdeńskiej, bardzo młodym jeszcze, był niejaki dr Hans Posse, który odegrał w stosunku do tych obrazów dość dziwną rolę w czasie II wojny światowej. Proszę. No więc po wojnie w 20 latach dama wróciła do Krakowa. Nie mamy jakiejś bardzo szczególnie dobrej dokumentacji fotograficznej jej ekspozycji. Tak trochę to z boku jest. Taka skrzynia renesansowa z motywami zaczerpniętymi z różnych innych podobnych mebli. Po lewej stronie była wystawiona dama, po prawej stronie wystawiony był obraz Rafaela. Tak się szczęśliwie składało, że te postacie się zwracają ku sobie, więc one tworzyły jakąś taką parę. Ale lepiej to widać na rysunku, który wykonał kustosz Stefan Komornicki. Tutaj mamy dokładny opis. To jest, tutaj stała ta skrzynia. Później była taka para zalotników, fragment skrzyni weselnej XV-wiecznej włoskiej z przedstawieniem Tristana i Izoldy, Parysa i Helemy. To było takie wielkie tondo z adoracją dzieciątka. Po prawej stronie wisi Rafael, a po lewej, i proszę zwrócić uwagę, Leonardo, portret damy z gronostaje. Nie jest podane, że to jest Cecylia Gellerani. No, przychodzi rok 39. Stefan Komornicki osobiście pakuje trzy obrazy, damę Leonarda, obraz Rembrandta i Rafaela do jednej skrzyni i wysyła ją do Sieniawy znowu. Obrazy zostają zamurowane w takiej oficynie pałacowej, ale bardzo szybko po wkroczeniu oddziałów niemieckich do Sieniawy ta skrytka zostaje odkryta. Otwarta, wojsko rabuje wtedy zawartość tak zwanej szkatuły królewskiej. To był taki odrębny wykład na ten temat. No, natomiast obrazy ich nie interesowały, szczególnie były też niełatwe, żeby je gdzieś ze sobą wziąć na wojnę. No więc trafiają już w ręce Niemców. Być może była taka sytuacja, ponieważ wywieziono te trzy obrazy do Berlina bardzo szybko, że Hitler i Göring, no, wielcy kolekcjonerzy czasów wojny, sztuki, mogli oglądać damę w ten sposób. Później trafiają te trzy obrazy w ręce gubernatora Hansa Franka, który przywozi je do Krakowa. I prawdopodobnie przez cały okres wojny pozostają one na Wawelu. Zjawia się 12 września 1940 roku Kajetan Milman niejaki, który jest pełnomocnikiem Franka, i podpisuje w muzeum z zarządem fundacji oficjalny protokół takiego jakby zabezpieczenia tych obrazów na czas wojny. No i tutaj Państwo widzicie portret Bilnis. Tu jest jako Cecylia Gellerani Leonardo da Vinci, tutaj jest młodzieniec Rafaela i u góry pejzaż z burzą Rembrandta. Zachował się list, który we wrześniu w 1939 roku sporządził ten sam Hans Posse, który był dyrektorem w czasie I wojny światowej Galerii Drezdeńskiej, do Bormana, wysokiego dygnitarza w rządzie hitlerowskim. Taki raport z Krakowa, że w Krakowie poza obrazem, poza ołtarzem Wita Stwosza w kościele mariackim i kilkoma obrazami Hansa Kulmbacha w tym samym kościele i trzema obrazami u Czartoryskich nie ma żadnych innych dzieł sztuki, które by mogły wzbogacić zbiory Rzeszy Niemieckiej.
taki liścik tego Hansa Post. No więc obrazy pozostawały w rękach Niemców do roku 1945. Na obrazie Leonarda umieszczony został do dzisiaj tam widoczny numer zamku wawelskiego, Burg 1227, który sąsiaduje z oryginalnym numerem inwentarza z domu gotyckiego w Puławach, kolekcją Elizabeth Czartoryska, dom gotycki 418. Frank wywiózł te obrazy pod koniec wojny i w 1945 roku zostały odnalezione w jego domu prywatnym w Bawarii obraz Leonarda i obraz Rembrandta. Zaginął niestety obraz Rafaela, który do dzisiaj jest największą stratą polskiego muzealnictwa. Pokazuję Państwu znane dobrze zdjęcie, jak profesor Karol Streicher demonstruje oficerowi niemieckiemu na dworcu w Krakowie w kwietniu w 1946 roku właśnie damę z Gronostajem. Tutaj oczywiście stoją żołnierze z bronią. To był wielki pociąg, którym przywieziono między innymi także ołtarz Witestworze, odzyskany wtedy po wojnie. No więc następują lata powojenne, zmienia się sytuacja Muzeum Czartoryskich, to już przestaje być wtedy w Polsce Ludowej Muzeum Prywatne, Muzeum Książęce. W roku 1950 zostaje włączone do Krakowskiego Muzeum Narodowego jako oddział zbiory Czartoryskich. A ponieważ budynki muzealne są w złym stanie, przechodzą remont i przejściowo dama wystawiona jest na Wawelu. To jest zdjęcie z ekspozycji wawelskiej. To jest sam początek lat 50. O, jeszcze na moment, później to Państwu pokażę. Obraz wtedy otrzymuje ramę, w której do dzisiaj jest wystawiony, ramę renesansową, włoską, należącą do zbiorów wawelskich. Z tego samego mniej więcej czasu, koniec wieku XV. W roku 1952 otwiera się w Muzeum Narodowym w Warszawie wielka wystawa rocznicowa w związku z 500-leciem urodzin Leonarda da Vinci. I obraz Leonarda jedzie do Warszawy. Proszę, to jest zdjęcie z tej ekspozycji warszawskiej. On jest tutaj wystawiony w ramie takiej XIX-wiecznej, którą zamówił Władysław Czartoryski dla tego obrazu. No, wystawa się kończy i okazuje się, że Muzeum Narodowe w Warszawie wcale nie chce tego obrazu oddać do Krakowa. Prowadzone są różne pertraktacje, korespondencja wymieniana. Jest taka tendencja, nawet nie dyrekcji Muzeum Narodowego, co ministerstwa, być może pod wpływem jakichś nakazów odgórnych, stworzenia Centralnego Muzeum Sztuki w Warszawie i ściągnięcia tam najlepszych dzieł z całej Polski. Obraz pozostaje w Warszawie przez pełne 3 lata. To jest bardzo, bardzo długo. No, Kraków tęskni za tym obrazem, chce go mieć w muzeum, no, ale nie ma. Podobno, to opowiadali mi koledzy, że odegrał tutaj pozytywną rolę ówczesny premier Cyrankiewicz, który był Krakusem i który gdzieś jakoś zadziałał, że ten obraz w końcu zdecydowano się po tych 3 latach oddać. On do tego stopnia był już jakby zapomniany jako obraz Czartoryskich, że on się pojawia w katalogu Muzeum Narodowego w Warszawie jako ich własny obraz z odrębnym zupełnie numerem inwentarza. No więc obraz wraca, takie zakowało zdjęcie, jak dwóch milicjantów przywiozło skrzyneczkę takim jakimiś paskami opasaną. Obok siedzi po lewej stronie dwóch konserwatorów, Rudolf Kozłowski z Wawelu, właśnie pierwszy poważny badacz tego obrazu, jeszcze przed wyjazdem do Warszawy, i Andrzej Załuski, ówczesny konserwator Muzeum Narodowego w Krakowie. Obraz zostaje wystawiony w galerii pomiędzy takimi dwoma pilastrami. Jeden jest autentycznym, pochodzącym z jednego z rzymskich kościołów z XVII wieku, drugi późniejszą kopię. No i tak sobie wisi podpisany dama z Gronostajem, być może portret Cecylii Gallerani, i utrzymuje się przy obrazie data, którą określili historycy, badacze tego obrazu jeszcze w okresie międzywojennym, 1483-1484, coś takiego, na podstawie badań stylistycznych obrazu.
W roku 1969 profesor Zdzisław Żygulski junior publikuje artykuł, w którym dokonuje bardzo gruntownej analizy kostiumu damy na obrazie, mody, jaka tam obowiązuje ją. I stwierdza, że proszę, to są takie porównawcze zdjęcia, które on analizuje. Analiza kostiumu i analiza uczesania. I w sposób niezbity udowadnia, że jest to moda hiszpańska, która z Neapolu przeszła do Mediolanu i pojawia się na obrazach i na rzeźbach nie wcześniej jak w roku 1490. Profesor proponuje przesunięcie datowania tego obrazu na rok ten, 1490. No ale wszyscy właściwie odrzucają tę hipotezę. Ja pamiętam, profesor na Maltę wtedy wyjeżdżał, tam robił taką inwentaryzację w klasztorze w La Valette i takie jakieś było spotkanie pożegnalne, jakaś kawa i już nie pamiętam, kto to był, mówi, bo tak do niego mówiono, Itku, ale to nie wygłupiaj się z tym datowaniem, bo przecież to jest jeszcze ten styl florencki Leonarda, na pewno początek lat 80. Niemożliwe, że on tak późno był malowany. I pamiętam, wtedy profesor tak do mnie mówi, zobaczy pan, że tak to będzie, bo moda nie kłamie. Moda nie kłamie, moda się zmienia dosyć często i dzisiaj my możemy po kroju, nie wiem, mankietów, koszuli, marynarki czy czapce określić bardziej dokładnie niż po takiej analizie tylko stylistycznej. No i tak się później stało, o czym Państwu za chwilę powiem. No więc dama mniej więcej też tak ma, tak ściągnięte włosy, długi warkocz z tyłu, przepaskę na głowie, dekoracje sukni i tak. No więc taka hipoteza została wysunięta i trochę zawisła wtedy w powietrzu. W roku 1971 obraz odbywa pierwszą podróż zagraniczną, no w czasie już powojennym. Jedzie do Moskwy na wystawę portretu europejskiego od wieku XV do XX w Muzeum Puszkina, bardzo poważnym, dobrym muzeum. Jedzie tam z zastrzeżeniem, że nie będzie pozostawał przez całą zimę. No, ostre zimy, mrozy, warunki jakieś powiedzmy niesprzyjające dla obrazu. Rzeczywiście był tam przez połowę trwania wystawy. No, wystawa była niesamowita, dlatego że chyba jeden raz się zdarzyło damie z Gronostajem, że się spotkała prawie oko w oko z obrazami na przykład Picassa. Bo one były w tej samej, to była jedna duża sala. Ale obraz był wystawiony w takim jak gdyby kluczowym miejscu, na samym końcu tej sali, jak się wchodziło i widziało się go z odległości, no powiedzmy 50 metrów, to był niesamowity jak zwornik w katedrze gotyckiej, trzymał tę całą salę, po prostu ta forma tego obrazu, ten półobrót, zwrot głowy, miała taki wyraz po prostu bardzo przyciągający oko. No później ten obraz został zastąpiony bardzo ładnym portretem chłopczyka z galerii drezdeńskiej Pinturicchia, ale on już tej siły nie miał, tej formy takiej zamykającej to wszystko. Pozostaniemy dalej przy latach 70. Następne spostrzeżenia odnośnie obrazu. Siedzący po środku profesor Carlo Pedretti, Włoch, badacz przede wszystkim tekstów Leonardo da Vinci, prowadzący bardzo rozwinięty taki program badawczy. Dzisiaj to się mieści w Ameryce, no, to zależy też od pewnych środków finansowych, które na to potrzeba. Wydał kilka takich opracowań poszczególnych kodeksów Leonarda, ale to nas nie interesuje. Interesuje nas to, co w 70-tych latach wysuwa Pedretti, mianowicie zwraca uwagę, że książę Lodowico Sforza otrzymał od króla Neapolu, to jest jego portret, Ferdynanda I Aragońskiego, order Gronostaja. Prawie nikt nie wiedział, że coś takiego istniał, order Gronostaj. Nie zachował się ten order jako przedmiot, natomiast na kilku obrazach i rzeźbach widzimy. Był to zawieszony na takim sznureczku, niewielki Gronostaj
kroczący tak przed siebie. I ten ufundowany przez siebie order Ferdynand Aragoński wręczał władcom różnych, których uznawał za godnych takiego ordaru. Tutaj występuje gronostaj też w tym takim szlachetnym znaczeniu jako symbol kogoś moralnie sprawiedliwego, prawego pod każdym względem. Drugim władcą, który otrzymał, był Federico da Montefeltre, książę Urbino. Tutaj tak nie widać, to w tym takim zbliżeniu też podobne takie zwierzątko umieszczone na jego piersi. No i Pedretti zwrócił jeszcze uwagę, no może jeszcze moment, przytrzymajmy. Zwrócił uwagę, że w jakimś tekście, jednym czy dwóch, książę Sforza, nazywany Il Moro, czyli ze względu na ciemną cerę Maur, również jest określany jako Il Bianco Ermelino, czyli biały gronostaj. Było takie jego określenie. Takie ładne sformułowanie, Lodovico il Moro ma Bianco Ermelino, czyli Ludwik Moro, ale równocześnie biały gronostaj. No więc to spostrzeżenie Pedrettiego bardzo podniosło to przypisywanie tej modelce na obrazie Leonarda rysów i cech wszystkich Cecylii Gallerani. Jeszcze bardziej, proszę dalej, jeszcze bardziej tutaj na to wskazywało taki rysunek niewielki Leonarda, prawdopodobnie projekt medalu dla Ludwika Sforcy, przedstawiający myśliwego, który z kijem poluje na gronostaja. Gronostaj jest również zamknięty w takim pierścieniu błota, jak na tym pierwszym rysunku. Nie przeskakuje, nie ucieka, tylko się zwraca w kierunku tego myśliwego. Ale to już nie tyle nas interesuje, interesuje nas skala, że relacja między tym zwierzątkiem a postacią ludzką jest identyczna, może wróćmy jeszcze damy, jak na obrazie, nie, to może był następny obraz. Jeszcze. No, bo wszyscy mówili, no gronostaj, dlaczego gronostaj? Gronostaj jest maleńki. Prawdziwy gronostaj jest bardzo małym, jest bardzo dzikim zwierzątkiem, nie dającym się tak trzymać w ręce, a to jest gronostaj wielkości kota. Ale ten gronostaj na tym rysunku Leonarda jest właściwie też w takiej skali jak kot. No, ale przeszkoda, jaka ciągle tutaj panowała wobec uznania tego portretu za portret Cecylii Gallerani, odnosiła się do jej wieku. Zachowały się archiwalne dokumenty, które mówiły, że gdyby ten obraz był namalowany około roku 1490, to Cecylia Gallerani w tym 490 roku miała 28-27 lat. No więc to była starsza osoba niż ta tutaj. I to właściwie ciągle dalej był taki znak zapytania. Jedni byli przekonani, inni nie byli przekonani. Proszę. No i obraz sobie wisiał w muzeum po różnych remontach, zmianach ekspozycji, miał odrębną salę, no praktycznie nie było turysty, który przyjeżdżając do Krakowa by nie przychodził do Muzeum Czartoryskich, żeby zobaczyć ten obraz. Były takie pokazy specjalne dla niektórych gości, przy muzyce, przy jakichś takich mini wykładach. No i tak to trwało do roku 1991. W tym roku powstaje Fundacja Książąt Czartoryskich przy Muzeum Narodowym w Krakowie po zmianach politycznych w Polsce i w tym roku zwraca się do krakowskiego muzeum dyrekcja National Gallery of Art w Waszyngtonie, która przygotowuje wielką okolicznościową wystawę z okazji 500-lecia odkrycia Ameryki przez Krzysztofa Kolumba. A więc data nie byle jaka. No i podtytuł wystawy jest sztuka w okresie wielkich odkryć geograficznych i innych, technicznych. No więc prośba, żeby wypożyczyć na tę wystawę damę z gronostajem. No jest bardzo sytuacja trudna. Dyrekcja Muzeum Narodowego, która wtedy podejmowała te decyzje najważniejsze, jest przeciwna, odmawia.
Ja pamiętam, jak przyjechał dyrektor ówczesny National Gallery i był po rozmowach już w dyrekcji, na których odmówiono mu zdecydowanie wypożyczenia obrazu. On miał jeszcze takie tutaj własne jakieś motywy, ponieważ jego ojciec w czasie wojny był w tej samej drużynie, w której był Karol Streicher, kiedy poszukiwano zrabowanych przez hitlerowców dzieł sztuki. No i tak mówi, no nic, no trudno, nic na to nie poradzimy. Ja go oprowadzałem, zrobiliśmy sobie zdjęcie przed obrazem Leonarda, no i odjechał. No ale po jakimś czasie, proszę, okazało się, że do Waszyngtonu pojechał z oficjalną wizytą prezydent Wałęsy. No i na jakimś takim bankiecie doszło do rozmowy pomiędzy prezydentem Stanów Zjednoczonych, George'em Bushem, seniorem, a zobaczmy z tamtego czasu prezydenta Wałęsy. No i Bush po prostu zapytał, czy nie można by tego obrazu wypożyczyć. No to Wałęsa powiedział, pewnie, wypożyczymy. No więc to spowodowało zupełną lawinę, interpelacje w Sejmie, debaty konserwatorów, co zrobić, jak zrobić. Dyrektor Muzeum Narodowego podał się do dymisji. No niesamowita zupełnie sytuacja. Pan Marek Rostworowski, który był wtedy ministrem kultury i sztuki, opowiadał mi całą noc, nie spał i podjął taką decyzję. To będzie tak, że Muzeum Narodowe, dyrekcja Muzeum Narodowego wypożyczy ten oddział Kancelarii Prezydenta Państwa, a prezydent wypożyczy ją do Ameryki. I tak się stało. To był bardzo, bardzo taki skomplikowany zabieg protokolarny. W każdym razie obraz pojechał na tę wystawę. Po raz pierwszy wtedy, no nie pierwszy, bo jechał już raz samolotem do Moskwy, ale ten wyjazd do Waszyngtonu rozpoczął całą serię podróży Leonarda da Vinci. Podróży odbywanych prawie zawsze samolotem, w warunkach specjalnych. To zawsze była business class, to zawsze były fotele czołowe. Obraz podróżował jako pasażer, nigdy w żadnym luku bagażowym. Był przymocowywany, to nie była taka duża skrzynia, do fotela. No i pilnowany przez konwojującego, konwojenta. Była taka przedziwna sytuacja, jak wracaliśmy z tej właśnie wystawy w Ameryce. Nikt z personelu nie wiedział, co w tej skrzynce jest. I w ciągu lotu, tam kilku godzin do Frankfurtu, podchodzi do mnie stewardesa, no wszyscy sobie tam już tak jakoś drzemią, i mówi, bo jeszcze była taka zabawna rzecz, że odprowadzający nas, myśmy we trójkę lecieli, przynieśli nam do samolotu trzy goździki różowe. No więc nie mieliśmy co zrobić z tymi goździkami, przypięliśmy do tej skrzyni. I ona tak mówi, bo ludzie się tak trochę niepokoją, czy wy tam przewozicie jakieś prochy, to jakiś pogrzeb jest, coś takiego. No ale mówię, powiem pani, jak wylądujemy we Frankfurcie. Jeszcze zabawna rzecz, jak czasem się pewne rzeczy zbiegają ze sobą. No i tak zaczęliśmy gadać, ona mi opowiada, że to prawda jest niełatwe życie, że te loty, że właściwie ciągle jest w ruchu, w podróży. Mówi, a ma w domu zwierzątko i ktoś tam musi zawsze dbać. I pytam, jakie zwierzątko? Łasiczka. No więc ten gronostaj bardzo często był nazywany łasiczką. No i powiedziałem jej we Frankfurcie, co my tam wieziemy w środku, dałem jej zdjęcie obrazu, bardzo była zadowolona. No więc to był zawsze maksimum zabezpieczenia pewnych takiego komfortu, który ten obraz wymagał i traktowania go no nie jako przedmiotu, tylko właśnie jako prawie osobę. Ona miała bilet, po prostu imienny bilet. I tutaj lecąc z tym obrazem,śmy się zastanawiali, jak by na to zareagował Leonardo. No myślę, że bardzo byłby zadowolony, dlatego że cały szereg rysunków Leonarda odnosił się do stworzenia samolotu. On o tym marzył, robił takie różne próby, analizował skrzydła ptaków, konstruował coś takiego w rodzaju prototypów samolotu. Nawet zaprojektował spadochron, przewidując, że może być jakiś wypadek w powietrzu. Więc myślę, że to podróżowanie lotnicze byłoby jak gdyby w naturze Leonarda. No więc wystawa w Waszyngtonie, ta z okazji
500-lecia odkrycia Ameryki w takim tak zwanym nowym skrzydle tej Narodowej Galerii, zbudowanym przez architekta chińskiego pochodzenia, Minga Pei. To jest ten sam, który później, 10 lat później zbudował piramidę na dziedzińcu Luwru. Tu są zaczątki tej piramidy, ponieważ ten nowoczesny budynek jest łączony ze starym, tym, który pokazywałem Państwu na początku, takim podziemnym, dużym przejściem. Tam są kawiarnie, księgarnie i takie piramidki to są okna, wpuszczają światło do środka. Wystawa odbywała się pod wysokim patronatem króla Hiszpanii, Juana Carlosa, którego poprzednicy wysłali Kolumba do Ameryki. Tak wyglądał jej katalog, cirka 1492 sztuka w wieku odkryć różnych. No była to wystawa niesamowita zupełnie, dlatego że pokazywała sztukę świata około roku 1492. Azja cała, Chiny, Japonia, Ameryka Południowa, Północna, Afryka. Wspaniale urządzona. W każdej sekcji na otwarciu był zespół muzyczny, który grał muzykę z tamtego czasu, z danego regionu. Europę reprezentowali dwaj właściwie artyści, najważniejsi Leonardo da Vinci i Dürer. Takie pytanie zadałem panu profesorowi Friedbergowi, już takiemu Nestorowi wtedy, historyków, on tutaj stoi po prawej stronie. Dlaczego nie skorzystaliście z własnego obrazu, z tej Ginevry Benchy, którą Państwu pokazywałem przedtem? Mają jedynego Leonarda, tak jak Polska ma jednego, Ameryka też ma jednego. I on tak popatrzył, uśmiechnął się i mówi, no wie Pan, bo tamten obraz jest jeszcze tradycyjny, on jeszcze jest zakorzeniony w średniowieczu, a Wasz obraz z tym takim bardzo naturalnym ujęciem tej postaci, zwrotem głowy, oddaniem faktury ciała, włosów, sierści zwierzątka, on jest właściwie obrazem już zupełnie nowoczesnym. To jest właśnie odkrycie w tym obrazie, czego jeszcze tam nie było. Obraz wtedy, proszę następny, był bardzo dokładnie przebadany. To było właśnie pierwsze takie historyczne badanie tego obrazu. Przy pomocy technicznych możliwości, jakich w Polsce wtedy nie było, to przypominam, jest rok 1991-92. Takie zebranie wokół pana Davida Bulla, to był główny konserwator Galerii Waszyngtońskiej. Bardzo wiele się wówczas nauczyłem od niego różnych rzeczy. No i jeszcze zobaczmy dalej. Został też po raz pierwszy tak bardzo precyzyjnie sfotografowany. Te zdjęcia niestety już trochę się zmieniły kolorystycznie, bo te wiele lat, które minęło od tego czasu, ale to były takie różne niuanse, prawda, w tym modelunku ciała, pewnej na przykład różnicy między tą partią twarzy, a tą górną, ponad tą złotą mereszką, czołem, które jest przesłonięte taką bardzo delikatną tiulową materią. To były bardzo subtelne rzeczy, na przykład wgniecenie tej opaski we włosy. Znakomite oddanie oka, struktury oka, no, między tą Ginevrą Benchy a portretem krakowskim Leonardo prowadził bardzo intensywne badania optyczne właśnie, anatomiczne nad okiem. Te wszystkie cienie, to jest właśnie ta nowoczesność, tworzenie obrazu, który jest jak gdyby prawdziwą reprodukcją natury. Oko gronostaja, ucho, to budowanie jakby przestrzennych planów, prawda, te takie delikatne białe włoski, głębia, konchy ucha, cienie, ten palec, który ugniata sierść zwierzątka. I również wtedy przeprowadzono badania pierwotnego tła obrazu, dlatego że to tło zostało prawdopodobnie w Puławach zamalowane na czarno. I fotografując na styku jak gdyby tego przemalowania fragmenty o powierzchni 1 cm kwadratowy, 2 cm kwadratowe, dostrzeżono, że coś, co jest niewidoczne dla oka, pomiędzy tymi smugami, prawda, są smugi pędzla tej czarnej farby,
otwierają się takie maleńkie fragmenciki, gdzie artysta, który robił to przemalowanie, starał się nie naruszyć tego konturu postaci. No i stwierdzono, że po prawej stronie obrazu, tam gdzie pada światło na damę, kolor tego tła pierwotnie był błękitny, natomiast poza nią, po lewej stronie, drugie zdjęcie ciemniał, jak gdyby w kierunku takiego mrocznego granatu, czy szarości nawet. Co dowodzi, że tło obrazu, puste, nie zawierające żadnych elementów pejzażowych czy architektonicznych, było potraktowane jako przestrzeń, jako pusta przestrzeń, która w ten sposób była światłem wymodelowana, co była też czymś zupełnie nowym. No, ale największym wydarzeniem, jakie miało miejsce podczas wystawy w Waszyngtonie, była taka krótka sesja naukowa, w której wygłosiła referat ta pani, patrząca tutaj na damę przez okulary, pani James Shell. Archiwistka, która przez kilkanaście lat prowadziła bardzo gruntowne badania w archiwach włoskich, nie tylko w Mediolanie, w Modenie, w innych miastach. I pani James Shell odkryła, że podstawowy dokument na temat biografii życia Cecylii Gallerani został zniekształcony przez przepisywacza. To było normalną rzeczą, że się, prawda, przepisywało dokumenty. Dotarła do oryginału i okazało się, że ten, który przepisywał ten dokument, dając daty jej życia w cyfrach rzymskich, dał 1x, czyli 10 więcej. Czyli stąd wszyscy uważali, że w tym 490 roku Cecylia Gallerani miała 27 czy 28 lat, okazało się, że miała 17 czy 16, czyli dokładnie tyle, ile może mieć dziewczyna przedstawiona na tym obrazie. Więc jakby w jednym momencie to cała sprawa zamknęła się ostatecznie i dzisiaj nie mam już żadnych wątpliwości, że portret w Krakowie jest portretem tejżeż Cecylii Gallerani, malowanym przez Leonardo da Vinci, tak jak to profesor Żygórski ustalił, około roku 1490. No więc to się zamknęło. Dzisiaj już nie musimy żadnych pytajników stawiać. Tutaj już wątpliwości nie ma, chociaż pewne rewelacje ciągle się pojawiają, o czym za chwilkę. Dobrze. Rozpoczyna się seria wspomniana podróży obrazu. Po Ameryce kolejnym krajem, do którego pojedzie Leonardo, jest Szwecja. W Szwecji, to jest rok 93-94, to często to się tak nakłada na część jednego roku, część drugiego, zwraca się do fundacji, która już wtedy decyduje o tych rzeczach, zwraca się organizator wielkiej wystawy leonardowskiej w Szwecji, odbywającej się zresztą pod patronatem tego pana Carlo Pedrettiego. Wystawa ma się nazywać Mosty Leonarda. Leonardo projektował wszystko. Projektował też mosty, między innymi dla sułtana zaprojektował most na Bosforze, nie zrealizowany wtedy, bo nie było możliwości technicznych. Miastem, w którym wystawa się zaczyna, było miasto Malmö. Jeszcze może moment, bo to był ładny taki budynek ratusza w Malmö. I miejsce wystawy, muzeum, które otworzono w starej, nieczynnej już elektrowni w tym mieście. Bardzo ładnym zresztą budynku. To, co Państwu pokazuję, to jest obecny wygląd. Wtedy jeszcze nie było tej takiej figury czerwonej, bardzo prostej. To jest w tej chwili Muzeum Sztuki Nowoczesnej wyłącznie. No więc na tej wystawie zaprezentowano szereg modeli wykonanych według Leonarda projektów. Był model łodzi podwodnej, roweru, no przeróżnych takich technicznych, różnego rodzaju rozwiązań. I była taka sekwencja malarska, gdzie pojawiło się kilka obrazów tak zwanych leonardystów, malowanych jakby w duchu Leonarda, jego uczniów, czy naśladowców bardziej niż uczniów. No i oczywiście no, błyszczał tam jako numer jeden portret damy z Krakowa.
Wystawa została później przeniesiona do Sztokholmu. Zresztą były to też niesamowite działania związane z zabezpieczeniem tego obrazu między wystawą w Malmö a Sztokholmie. Obraz był przechowywany przez 2 tygodnie w głównej kwaterze NATO na Skandynawię. No więc proszę sobie wyobrazić, jaka to była sytuacja, kiedy myśmy pojechali ten obraz przewozić. Takie 2 szpalery komandosów, wszyscy z bronią w ręku, alarm cały czas jakiś włączony. No i potem oczywiście lot samolotem, po bokach też leciały jakieś samoloty wojskowe, które nas przewoziły. No i był Sztokholm, wielka uroczystość otwarcia wystawy w sztokholmskim ratuszu. Patronat nad wystawą objęła para królewska, szwedzka. W tym budynku była wystawa, tak zwany Dom Kultury, Kulturhuset. To był wtedy nowy budynek, bardzo nowoczesny, stwarzający wszystkie możliwe, optymalne warunki dla obrazu, klimatyzacja, temperatura. No i oczywiście zaszczyciła otwarcie para królewska, król Karol Gustaw XVI i jego małżonka. Więc od tego czasu mówiono, że to jest taki obraz, no właściwie od Waszyngtonu, kiedy król Hiszpanii otwierał wystawę. Proszę. Następny pokaz Leonarda miał miejsce w roku 1998 i była to nie byle jaka wizyta, bo była to wizyta we Włoszech. Czyli dama po iluś tam kilkuset latach wraca do swojego kraju ojczystego. Była to wystawa jednego obrazu. Dość niezwykła. Już teraz się częściej takie wystawy robi, ale dama została w Rzymie pokazana na Quirinale w Pałacu Prezydenta Republiki. Jeden obraz. Obok tego obrazu przez cały czas wystawy stało 2 takich 2-metrowych gwardzistów wojskowych w białych uniformach, w kaskach z czarnymi końskimi ogonami na plecach, z bronią białą, jakimiś szpadami. Wielka parada, długie kolejki ludzi, trzeba było sobie rezerwować miejsca. No i właśnie poza tekstem, który opisywał historię obrazu, zdjęciami z Puław, Izabeli Czartoryskiej i tak dalej, niczego więcej tam nie było, kwiaty. Prezydent Scalfaro, który wystawę otwierał i potem chętnie tam przychodził, nie było i nie ma żadnej dokumentacji, ale przyjaźnił się z Janem Pawłem II i odbyła się również prywatna, zupełna wizyta u damy z gronostajem polskiego papieża. Następnym etapem był Mediolan, no więc wydarzenie niezwykłe, bo dama wraca do miasta, w którym została namalowana. Nie do pałacu Sforców, bo tam nie było odpowiednich warunków, tylko była pokazywana w galerii Brera. To jest no, wspaniały zespół malarstwa włoskiego, usytuowany w takim efektownym, renesansowym pałacu. Na dziedzińcu stoi wielki posąg Napoleona Kanowy. No i tutaj obraz się znalazł w otoczeniu malarstwa z tamtej epoki, z tamtego czasu. Jeden z tych obrazów Państwu później jeszcze pokażę. To było bardzo ciekawe spotkanie, ale wystawiany był on jako odrębny, też w odrębnej sali. No i wreszcie trzeci etap to była Florencja, Pałac Pittich, Pałac Medyceuszy, też jedna z najwspanialszych galerii malarstwa, no nie tylko we Włoszech, ale w ogóle na świecie. Obraz był pokazywany w sali, która przypominała trochę tę salę w Muzeum Puszkina w Moskwie. Kilkadziesiąt metrów długości, na ścianach lustra, kinkiety kryształowe i jedyny obraz na końcu. I długa, ciągnąca się kolejka, która się zaczynała tutaj na tym placu. No, ludzie podchodzili, oglądali przez chwilę i szli dalej, bo to było niesamowite powodzenie miał ten obraz. Włosi bardzo dużo pisali w gazetach, w telewizji, w radio. Nawet chciano zrobić Cecylię Gallerani kobietą roku we Włoszech. No taka cała akcja reklamowa wokół tego. Pojawiło się wino z reprodukcją na etykiecie damy z gronostajem. Bardzo byli wszyscy wzruszeni. No, w zamian za to Kraków otrzymał pokaz
dwóch wspaniałych obrazów, tak zwaną La Velate Rafaela i Wenus Urbino Tyciana. Pokazywaliśmy w Muzeum Czartoryskich. Podobnie za wyjazd obrazu do Waszyngtonu wtedy w Krakowie mieliśmy okazję oglądać Laocoona El Greca, taki późny jego obraz. No i już wtedy, kiedy obraz był wystawiany we Włoszech, rozpoczęły się rozmowy. Przyjechały tam w czasie, kiedy myśmy byli, przyjechali Japończycy, którzy robili wielką wystawę u siebie i to były też dość długotrwające rozmowy. Chodziło o to, żeby pokazać w Japonii kolekcję Czartoryskich i oczywiście damę z Gronostajem. No i obraz pojechał. Wystawa się odbyła w trzech miejscach. Najpierw w Kyoto, w starej stolicy Japonii, w tym muzeum, które Państwu pokazuję. Następnie w Nagoi. Nie mam zdjęcia tego, to nie było muzeum, to było tak jak często we Włoszech, takie wielkie supermarkety mają jakby jedno piętro wydzielone na pokazy wystaw. No oczywiście to piętro spełnia też wszystkie warunki, jakie są niezbędne, zabezpieczenia, temperatury i tak dalej. To jest pałac w Nagoi. No i wreszcie ostatnim miejscem była Yokohama. Yokohama stanowiąca właściwie integralną część, jedną aglomerację z Tokio, to są bardzo bliskie odległości. Muzeum w Tokio, które nam proponowano, nie spełniało tych warunków, były pewne tam takie niedociągnięcia, natomiast to było świetne muzeum, doskonale przygotowane do tego. No też ogromny sukces, można powiedzieć, tłumy zwiedzających przez cały czas. To była duża wystawa, to była wystawa pokazująca szereg obiektów z kolekcji Czartoryskich z wszystkich właściwie dziedzin, poza antykiem. Nie było sztuki starożytnej, ale było rzemiosło artystyczne. Nie było też militariów, ponieważ obowiązuje w Japonii zakaz wywożenia broni do tego kraju. Obrazy, no i oczywiście dama z Gronostajem. Któregoś dnia dostaliśmy taki telefon do hotelu, już późnym wieczorem, żeby przyjechać natychmiast, bo było trzęsienie ziemi w Kyoto, w tym pierwszym miejscu. No i oczywiście nic się nie stało, rozmiary tego trzęsienia nie były jakieś szczególne, ale bardzo o to dbano i wtedy zobaczyliśmy, że każdy obiekt w muzeum jest zabezpieczony w odpowiedni sposób. Dama była wystawiona w takiej dodatkowej ramie, która miała takie amortyzatory, czyli przy trzęsieniu ten obraz mógł się przesunąć lekko w lewo czy w prawo. No i te podróże się nie kończyły, dalej loty. Dama zresztą miała taką też zabawną przygodę, bo przy powrocie z Japonii mieliśmy międzylądowanie na Alasce, więc trafiła jeszcze w takie dziwne miejsce. Tu też Leonardo pewnie byłby zadowolony. Kolejnym pokazem był pokaz w Milwaukee w Stanach Zjednoczonych, czyli druga podróż do Ameryki. W najnowocześniejszym wtedy muzeum, które zaprojektował słynny Santiago Calatrava, hiszpański architekt, dzisiaj będący w wielkich kłopotach, ponieważ te jego budowle nie wytrwały w różnych sytuacjach, materiał tam użyty powoduje, nie wiem jak jest w Milwaukee, ale w tej chwili ma bardzo poważne oskarżenie ze strony Wenecjan o most, który zbudował w Wenecji i jeszcze jakieś tam hiszpańskie też są pretensje. No ale muzeum bardzo efektowne, to było jak gdyby wejście do muzeum w postaci takiego ptaka ogromnego ze skrzydłami, z bardzo jakichś lekkich takich materiałów. To się rano, ten ptak otwierał skrzydła przy muzyce nadawanej z głośników, no a wieczorem się również przy takich choralnych pieśniach to muzeum zamykało. No wystawa obejmowała prawie wyłącznie malarstwo ze zbiorów polskich, zarówno malarstwo polskie, jak i malarstwo zachodnioeuropejskie. No i naturalnie znowu tutaj obraz Leonarda był tym takim magnesem, który przyciągał na tę wystawę. Kolejnym miejscem w Ameryce było Houston w Teksasie. To jest stary budynek tego muzeum, taki z początku XX wieku i drugi budynek nowoczesny, w którym była wystawa urządzona.
Miała tutaj bardzo poważną konkurencję ta wystawa polska, dlatego że wtedy w tym budynku wystawiano wspaniałą kolekcję malarstwa francuskiego ze zbiorów rosyjskich, z Ermitażu, z Muzeum Puszkina w Moskwie, impresjoniści, postimpresjoniści, także tutaj w tym jednym miejscu nie było takiego no, jakby prowadzenia w tym wszystkim. Ale wystawa się też bardzo podobała. No i wreszcie trzecie miejsce w Ameryce to był Pałac Legii Honorowej w San Francisco. Więc taka jeszcze budowla wzorowana na paryskim budynku budowanym z okazji jakiejś wystawy światowej, bardzo pięknie położonym na wzgórzu z widokiem na Pacyfik. Okazało się, że w San Francisco jest bardzo liczna kolonia polska. Oprawa otwarcia była taka z tańcami polskimi, z jakimiś śpiewami. Bardzo, bardzo to efektownie wygląda. No i tak, proszę Państwa, doszliśmy do roku 2010, kiedy po trzech dniach takiego prawie bankietu Muzeum Czartoryskich zostało po 60 latach, jak Państwo tutaj czytacie, zamknięte, no i ciągle czekamy na to, kiedy się otworzy ponownie. Ale obraz Leonarda nie pozostał w skrzyni. Jeszcze przed tym spotkaniem, które miało miejsce w styczniu, 8, 9, 10 stycznia, jesienią roku 2009 został wypożyczony do Budapesztu. Ja pokazuję Państwu te muzea, do Sepniwezeti Muzeum w Budapeszcie, Muzeum Sztuk Pięknych. To jest reklama innej oczywiście wystawy, na dużą wystawę renesansowej sztuki włoskiej ze zbiorów własnych i wypożyczeń. Ciekawa, duża wystawa, ale no znowu tutaj Leonardo był krakowski wystawiony na naczelnym miejscu i trochę to było wynikiem no, chęci przyciągnięcia jak największej ilości ludzi na tę wystawę. Nie miał tam właściwie równego sobie obrazu. Potem po powrocie z Budapesztu muzeum już było zamknięte, obraz trafił na pewien czas do Zamku Królewskiego w Warszawie. Następnie wyjechał na wystawę sztuki polskiej Złotego Wieku, czyli epoka renesansu, wczesny barok w Hiszpanii, w Pałacu Królewskim w Madrycie był wystawiany. Z kolei z Madrytu pojechał do Berlina na słynną Wyspę Muzeów, do dawnego Kaiser Friedrich Muzeum, obecnie ono się nazywa imienia Bodego. Widzicie Państwo wielki taki baner tutaj na plakacie, na okładkach katalogu. Ten obraz ciągle był obecny. To była wystawa pod tytułem Gesichter der Renaissance, twarze renesansu. Taki przegląd portretu od wieku XIV po koniec wieku XV. Dama zamykała tę wystawę, byłaby tym punktem docelowym. Najbardziej ciekawe było obserwowanie, jak malarze w wieku XIV-XV nie mogli sobie poradzić z rękami w portrecie. Co zrobić? Te ręce były jakoś gdzieś tak wkomponowywane przypadkowo w narożnik obrazu, gdzieś zagubione, szukano dla nich jakiegoś rozwiązania, że coś tam trzymał ktoś w ręce. I dopiero właśnie Leonardo pokazał w sposób taki absolutnie naturalny z tym przytrzymaniem zwierzątka. No i wreszcie ostatnia wielka wystawa, na którą obraz trafił, to już jest rok 2012, Narodowa Galeria w Londynie, National Gallery w Londynie. Wystawa pod tytułem Leonardo da Vinci, malarz dworu mediolańskiego. To mogę dzisiaj powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że była to najpoważniejsza wystawa Leonarda w ogóle w historii. Czegoś takiego nie było. Na wystawie znalazło się 7 oryginalnych obrazów Leonarda, więc połowa jego dorobku. I wokół tych obrazów zebrano różne szkice kompozycji, rysunki. Dama się spotkała tam z tą La Belle Ferronière, z portretem muzyka, z tym projektem medalu dla Ludowika Sforcy, z tym myśliwym goniącym gronostaja. Powstał poważny katalog tej wystawy. No to było rzeczywiście bardzo istotne dokonanie. Skupiono się na naszym obrazie pod kątem tego zwierzątka.
No bo nie ma gronostai wielkości kota, są inne zupełnie. Tam przytoczono, pokazano na wystawie szkice kotów, jakie robił Leonardo, szkic niedźwiedzia, pyska niedźwiedzia, łap wilka. I to się okazało, że właściwie Leonardo stworzył takie zwierzę wymyślone trochę przez siebie. Jeszcze do tego za moment wrócimy. No też kolejki tam się ustawiały właściwie przez całą noc. Ludzie czekali, dlatego że była bardzo ograniczona ilość biletów na dany dzień. No i wreszcie decyzją ministra Zdrojewskiego kilka lat temu obraz został zesłany na Wawel, gdzie do tej chwili przebywa. Życzę Państwu, jak znajdziecie chwilę na wizytę na Wawelu, ale wolałbym go oglądać na ulicy Świętego Jana czy Pijarski. Mówiłem, że jeszcze dalej są jakieś pewne rewelacje wokół tego obrazu. Niedawno francuski fizyk, pan Pascal Cot, którego właśnie na Wawelu sfotografowałem na tle wiszącej tam damy, który kilka lat temu przy pomocy skonstruowanej przez siebie specjalnej kamery, takiej multispektralnej, tak się nazywa, wykonał kilka tysięcy zdjęć obrazu i przeprowadził bardzo wnikliwą analizę poszczególnych farb, warstw farby, posługując się, ja nie jestem specjalistą w tym zakresie, więc nie umiałbym Państwu tego powiedzieć, analiza widm, jakie otrzymuje z tych poszczególnych warstw. No i doszedł do wniosku, stoi tutaj z książką, pokażmy okładkę tej książki, Światło na damę z gronostajem Leonarda da Vinci, bezprecedensowe odkrycie. Jaka jest konkluzja tych badań pana Cota? Otóż stwierdził, że obraz pierwotnie został namalowany bez zwierzątka. Ani pies, ani kuna, ani gronostaj, niczego nie ma. I punktem wyjścia jego tych wszystkich stwierdzeń było to, że te teksty historyczne o obrazie, ten sonet Bellincioniego, że korespondencja między Izabelą d'Este, nie wymieniają tego zwierzątka. A w tym czasie, około roku 1490, praktycznie nie ma portretów, na których byłyby zwierzęta. Znaczy mam na myśli portrety konkretnych ludzi. Nie ma. I to byłoby aż dziwne, bo ten gronostaj jest taki przecież bardzo tutaj w tym obrazie obecny, wyrazisty, duży, że nikt na to nie zwrócił uwagi. I prowadząc te badania doszedł do wniosku, że dama pierwotnie miała ręce ułożone gdzieś tam na dolnej części nad ramą, tak założone trochę jak Gioconda, że cała ta jej suknia ozdobiona motywem między innymi plecionki, która się często u Leonarda pojawiała, była taka, nie było tej błękitnej takiej pelerynki, którą ona ma w tej chwili, i że te ręce potem zaczęły się jakby przemieszczać w tym obrazie i pojawiło się zwierzątko, proszę następne, które było modelowane najpierw z takiego jakby gronostaja niewielkiego, chudego, aż osiągnął te rozmiary, które ma obecnie. No i wydaje się, że rzeczywiście jest to taka nawiązująca do tego określenia samego księcia Sforcy Ermelino Bianco, prawda, biały gronostaj, aluzja. No i tak jakby ona trzymała w ręku tego swojego przyjaciela czy kochanka. No trzeba pamiętać, że dzięki niemu ona uzyskała nieprawdopodobny awans społeczny, bo to była zwykła mieszczka z Sieny. I oczywiście trzeba się zastanowić nad tym, kiedy i kto mógł wpaść na taki pomysł, żeby ten portret uzupełnić. Oto, proszę, następne. I następny. No więc na zakończenie chcę, zastanawiając się nad tym, Państwa jeszcze zaprosić na taką krótką, bardzo kilkuminutową wycieczkę po śladach jakby bohaterów tego obrazu, to znaczy samego księcia Sforcy, damy z gronostajem i Leonarda. Tutaj ten obraz został namalowany w Castello Sforcesco w Mediolanie, okazałem zamku Sforców, gdzie dokąd przybyła, jeszcze sekundę, dokąd przybyła Cecilia Gallerani, bo to wszystko wiemy, gdzieś w połowie roku 1489,
przebywała tam przez cały następny rok w bliskich związkach z księciem Sforcą. Z tych związków narodzi się później ich syn w maju roku 1491, ale w styczniu tego roku książę musiał poślubić od dawna już zaręczoną mu Beatrycę d'Este, siostrę tej Izabeli. Odbył się huczny ślub. Wiemy z różnych relacji ambasadorów, między innymi ambasadora weneckiego, który przebywał w Mediolanie, że zarówno małżonka, jak i kochanka jeszcze przez ponad rok przebywały w tej samej sferze, na tym samym dworze. Ona w maju urodziła chłopca, otrzymał imię Cezario czy Cezario. Były jakieś różne też nieporozumienia drobne, między innymi któregoś dnia obie damy otrzymały prawie identyczną suknię, w której się na dworze pokazały. No ale oczywiście z czasem książę musiał oddalić Cecylię Gallerani, wydając ją za mąż za hrabiego Bergamino, fundując dziecku i kochance wraz z jej mężem taki pałacyk, najpierw w Mediolanie, a później pod Mediolaniem. No i wszystko wskazuje na to, że obraz, że portret również pozostawał w rękach modelki, skoro w tym 1498 roku ją prosi o wypożyczenie Izabela d'Este. Oglądamy duży obraz, z tym właśnie obrazem się spotkała dama, jak była w galerii Brera we Florencji, to jest książę Ludovico Sforza z tym Cezarionem, dzieckiem, które miał z Cecilią Gallerani i z Beatrycę d'Este, już z kolejnym dzieckiem jej, klęczący u stóp Madonny. No, Beatrycza nie żyła długo, zmarła w roku 1497, taki bardzo piękny jej nagrobek w katedrze w Pawii. Natomiast co się dzieje z Ludwikiem? Jeszcze jedno, to taki jego medalion. Ludovico Sforza, kiedy w roku 1500 wkraczają do Mediolanu Francuzi, podbijając jego księstwo, zostaje przez Francuzów wywieziony do Francji i zamknięty w jednym z najsurowszych więzień, budowany jeszcze przez Ludwika XI, zwanego pająkiem Europy w Turenii, w Loż, w miejscowości Loż. Stąd pochodzi nazwa Loch na więzienie. To było jedno z najcięższych, to jest ta wieża, budowana w taki zamek, w tej miłej skądinąd miejscowości. I tutaj w bardzo ciężkich warunkach, tam pokazują do dzisiaj nie cele, ale klatki. Proszę, w takich klatkach byli trzymani więźniowie. Spędził Ludovico Ermelino Bianco 8 lat. Umarł w roku 1508. Już nigdy więcej nie opuścił tego więzienia. W tym 1500 roku, kiedy Francuzi wchodzą do Mediolanu, księżna Izabela d'Este, ta pani od korespondencji z Cecylią, zaprasza do Mantui, której włada w tym okazałym pałacu, zaprasza Leonarda da Vinci, Cecylię Gallerani wraz z jej mężem i synkiem, no i obrazem. I wydaje mi się, że bardzo prawdopodobne jest, że wtedy, kiedy Leonardo, proszę, jeszcze jedno, tutaj rysuje portret Izabeli d'Este, przechowywany dzisiaj w Luwrze, nigdy nie namalowany farbami olejnymi, że być może wtedy im przyszło do głowy, żeby tego nieobecnego, zesłanego tam do tego więzienia Ludovica Sforza przedstawić na rękach Cecylii. Bo tutaj nie ma wątpliwości, że ten gromostaj został domalowany przez Leonarda, no ale później. To jest właśnie coś takiego, że to zwierzę, jeszcze może na moment wrócimy, proszę zwrócić uwagę na układ łapek. Ktoś pisał, że ten gronostaj się wpija pazurami w suknię, nic się nie wpija, ta łapka jest zupełnie odwrócona tutaj na zewnątrz. To jest takie heraldyczne ujęcie zwierzęcia. Te zwierzęta zawsze mają taki układ łapek, jakby kroczyły. To jest dokładnie to samo, co Państwo oglądacie na takim heraldycznym gronostaju tego właśnie księcia Urbino, Federica da Montefeltre.
Także jest to zwierzę, które wymyślono tak, żeby ono zastępowało jak gdyby w objęciu Cecilii Gallerani księcia Sforzy. No i wreszcie Leonardo. Co dzieje się z Leonardem? Leonardo otrzymuje pod koniec życia zaproszenie od króla Francji, tegoż Franciszka I, którego już poznaliśmy na początku, od La Belferonière. Jedzie do Francji, do Amboise, wraz z Giocondą. Stąd ją mamy dzisiaj w Louvre. Otrzymuje od króla pałacyk w miejscowości Clou, do dzisiaj zachowany, tak on wygląda. I właściwie król docenia jego wielkość jako artysty. Specjalnie go nie obarcza jakimiś wielkimi zadaniami. Prowadzi tam jakieś badania hydrauliczne Leonardo, no i wykańcza sobie damę, ciągle nad tym obrazem pracuje. Też jest taka relacja ambasadora z Wenecji, który go odwiedza tam właśnie i pokazuje mu Giocondę. No i w tym zameczku w roku 1519, za 3 lata będziemy obchodzić 500-lecie śmierci artysty, Leonardo umiera. Tak pokazują dzisiaj ten pokój, łoże. I pokażę Państwu obraz, który namalował Ingres, wielki malarz francuski pod koniec wieku XVIII, przedstawiający śmierć Leonarda da Vinci w objęciach króla Franciszka I. W tym katalogu polskim Izabela Czartoryska pisze o tym, że kiedy dworzanie się dziwili, że król zostawia różne swoje obowiązki i ma czas, żeby pojawić się przy łożu Leonarda, on im odpowiada mniej więcej tak: o takich ludzi jak wy to jest łatwo i jest ich dużo, natomiast to był jeden, jedyny. I ona to w tym swoim tekście bardzo, bardzo uwzględnia, to wielkość Leonarda, że król się pochyla nad nim. No dzisiaj wiemy, że tak nie było. Przeprowadzono badania różnych dokumentów królewskich. Okazuje się, że jak Leonardo umierał, to król było kilkaset kilometrów od tego Clou i nie był. No więc legenda prawdopodobnie też jak z tą La Belferonière. No i proszę Państwa, zostało nam na zakończenie powiedzieć coś jeszcze o losie Cecilii Gallerani, bohaterki obrazu. W 508 roku umarł Ludwik Sforza, w 519 umarł artysta, natomiast Cecilia Gallerani żyje jeszcze kilkanaście lat. Umiera w roku 1536 jako 62-3-letnia kobieta. Mieszka w tym budynku koło Cremony, San Giovanni in Croce nazywa się miejscowość. Wszystko tam jest podporządkowane dzisiaj Cecilii Gallerani. Ulica się tak nazywa, kawiarnie, teatr imienia Cecilii Gallerani. No i to było miejsce bardzo szczególne, dlatego że w tym miejscu, w tym budynku Cecilia prowadziła bardzo intensywne życie intelektualne. Jako bardzo dobrze wykształcona kobieta, otworzyła coś w rodzaju takiej małej akademii literackiej, pisywała poezję. Odwiedzający ją dość często znany, ważny prozaik, pisarz, zakonnik Matteo Bandello, nowelista, napisał kilkadziesiąt nowel różnych i w kilku tych swoich tekstach opisuje Cecylię Gallerani. Opisuje ją między innymi jak przyjeżdża do takiej miejscowości leczniczej, gdzie są wody, źródła dobre, bo ma jakieś dolegliwości żołądkowe. Bardzo tak przybliża ją jako osobę, jako człowieka. A równocześnie niezwykle chwali jej poezję. Pisze, że Cecilia Gallerani była jedną z gwiazd języka włoskiego. Czyli tutaj no, mamy epokę renesansu, bardzo wysokie wymagania, jeżeli chodzi o formy literackie, także temu człowiekowi na pewno można wierzyć. Niestety nie zachowały się te poezje, nie były nigdy wydane drukiem, tylko w rękopisach krążyły. Mam takie przypuszczenie, że odwiedził ją w tym zameczku jeszcze jeden człowiek, podróżujący po Włoszech północnych. Gdzieś w roku, około roku 1520, młody niemiecki malarz Hans Holbein młodszy. Kiedy później
powędrował do Anglii i pracował na dworze Henryka VIII Tudora, wykonał portret niejakiej Cecylii Moore, czy Moore, córki kanclerza Anglii, Tomasza Moore'a. Niewątpliwie odwołując się w układzie głowy, spojrzenia, ust do obrazu Leonarda. Prawdopodobnie tam u Cecylii w tym pałacu zrobił sobie jakiś taki szkic tego jej portretu. Ale to jeszcze nic. Później maluje portret całej rodziny kanclerza Moore'a, ale tylko zdążył przygotować taki rysunek, rozkład wszystkich ludzi. Natomiast już nie zdążył namalować portretu. Portret namalował grupowy ktoś inny, pokażę Państwu na koniec. Proszę zwrócić uwagę na tę postać, która tu już jest pokazana z rękami. Coś trzyma, coś przysłania tą ręką i zwraca się wyraźnie w tę stronę. Jest to prawie jak odbitka z damy z Gronostajem. Zobaczmy jej zbliżenie. To jest ta sama Cecylia, czyli zbieżność imion tutaj też jest dość istotna. Ona niczego nie trzyma, ma jakby ręce takie zawieszone, ma jakąś książkę, może różaniec, nie wiadomo co. Istnieje takie przypuszczenie, że ona miała być w ciąży w czasie powstawania tego rysunku, że może on tutaj planował umieszczenie dziecka w tym objęciu, bądź pieska, który tam na tym portrecie się później pojawia. Jeszcze jeden taki fragment tego układu. Przypuszczam, że był to ostatni człowiek, który przed Adamem Jerzym Czartoryskim oglądał damę z Gronostajem, dlatego że ten obraz później się jakby zapadł w zupełną próżnię. Nie oddziałał, nie wpłynął na malarstwo portretowe. Nie mamy żadnych przykładów naśladownic tak atrakcyjnego wizerunku z tym zwierzątkiem, z tym ruchem, z tym uśmiechem, z tym skręceniem głowy. Nie ma tego. Także prawdopodobnie on pozostawał w posiadaniu rodziny Cecylii Galerani, ale był gdzieś zamknięty w jakimś kufrze przez kilkaset lat, nikt go nie oglądał, nie wystawiał. Proszę. Tak wygląda wykończony ten portret już przez ucznia Holbeina, gdzie ta Cecylia tak właściwie trzyma te palce, nie bardzo wiadomo co z nimi robi. No i są przykłady, że na samego Holbeina, który był jednym z najwybitniejszych portrecistów renesansowych, też właśnie tutaj ten obraz damy z Gronostajem w jakiś sposób miał wpływ. Taki jego szczególnie ważny obraz. I jeszcze jeden taki przykład. Jeszcze uciekł nam zbyt szybko. O. No to takie były losy dzieł. No, obraz Rafaela, który Rafael oglądał w Mantui w XVII wieku, zrobił w swoim notatniku podróżnym rysunek tego obrazu. Prawdopodobnie też wykonał jakąś kopię. Ten obraz bardzo często był później wykorzystywany jako wzór i przez samego Van Dyka, i przez innych malarzy, szczególnie północnych. No i ta atrakcyjna poza się podobała po prostu. No. A to Leonardo gdzieś zapadł się całkowicie. No więc pokazuję obraz w tej ramie, o której już mówiłem, która trafiła do obrazu na początku lat 50. na Wawelu. Kiedyś przyjechał do Krakowa taki badacz, specjalista od ram. Bardzo gruntownie te ramy oglądał. No i potem mi przysłał takie jakieś zdjęcie. Powiedział, to jest rama północnowłoska, gdzieś koniec wieku XV, więc no, idealnie trafia w ten obraz. No i zamykamy tym samym zdjęciem. Życzę Państwu stawania co pewien czas przed tym obrazem, smakowania go, przyglądania mu się. Dziękuję bardzo.